wspaniałym muzykiem, poetą, piosenkarzem, zarabiał trzecie miejsce na festiwalu z Sanremo, także jest nam niezmiernie miło Pana gościć. Mamy nadzieję na wieloletnią współpracę i ten dzisiejszy koncert jest jakby, mam nadzieję, tego początkiem. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy, że przybyliście do nas i oddaję Wam głos. Witajcie, dziękujemy za te ciepłe słowa. Zdecydowanie będziemy współpracować. Ja mam taki program co tydzień artystyczny, gdzie zapraszam różnych artystów, także widzę tutaj kopalnię złota. A my zaczniemy od piosenki, żeby rozluźnić atmosferę. Mamy tu dwie dziewczyny, które będą nas maglować. Oddamy im zaraz głos, a najpierw może Pojutrze. To jest piosenka tytułowa z płyty, która ukazała się już 3 lata temu. Dzisiaj srebrny rogal księżyca banalnie śni, na granatowym niebie. Jutro schowane w cieniu moich oczekiwań, mam nadzieję napełnię. Może pojutrze. Może pojutrze. Ona to jest taka miła niespodzianka. Przynosi mi kwiatów, bukiety różnokolorowe i kładzie za oknem. Mam nadzieję napełnię. Może pojutrze. Może pojutrze. Może pojutrze. I mówi, mam na imię jesień. Jeszcze masz czas, nie zmarnuj. Nazywam się Remi Juszkiewicz. Zawsze byłem muzykiem, ostatnio stałem się dziennikarzem. Wszystko przez pandemię, coś wiecie o tym. Jeśli chodzi o sprawy muzyczne, to edukacja w szkole muzycznej, akordeon. Pierwszego stopnia skończyłem, potem drugiego stopnia już nie skończyłem. Potem zespoły rockowe. Między innymi tu z Gdańska grałem z zespołem She. To był w tej chwili Illusion, wokalista bodajże jest taki metalowy zespół. W każdym razie otarłem się tutaj o te rejony. No potem różne drogi, trzeba było jakoś zarabiać pieniądze. To mnie zawiodło do Londynu, tam trzeba było ciężko pracować, ale też uczyć się języka. Bardzo późno, ale też zacząłem studia. Kierunek songwriting, czyli pisanie piosenek. Po prostu poszedłem na przesłuchanie, zaniosłem swoje piosenki nagrane i na
żywo musiałem coś śpiewać. Po angielsku było to wyzwanie, naprawdę. No ale udało się i skończyłem. Po czym, wracając do dziennikarstwa, nigdy nie byłem dziennikarzem. Natomiast pandemia, każdy coś prezentował w internecie, bo ja miałem trasę zaprogramowaną, taką krótką, do dwutygodniową. No i zaczęła się w internecie i skończyła, bo codziennie śpiewałem kilka piosenek. Zainteresowanie było coraz większe i przerodziło się to potem w weekendowe. A teraz od już paru lat, w sumie 3 lata, w każdą niedzielę w Polsce 21:30, trochę późno, bo w Wielkiej Brytanii to jest 20:30. Zapraszam tam poza prezentacją własnych piosenek. W każdy odcinek staram się jakaś premiera, żeby była, czyli nowa piosenka. Zapraszam muzyków, malarzy, poetów, wszystkich kreatywnych wariatów, jakich się da zaprosić. To by było tyle o mnie i ode mnie. A tutaj jest Robert, którego poznałem w sumie rok temu dopiero, ale też internet. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Robert Madziarz. Występuję pod pseudonimem artystycznym jako Rob, gitarnik od Roberta i gitarzysty. Nie będę tutaj zbyt wiele o sobie opowiadał z racji tego, że sytuacja dotyczy Remiego, a ja jestem jego muzykiem sesyjnym. Ale cóż, jestem gitarzystą, wokalistą, kompozytorem, tekściarzem poniekąd, producentem muzycznym, pracuję w swoim Sound Travel Studio w Kłobucku, to jest taka mała miejscowość pod Częstochową. Aktywnie uczestniczę w projektach muzycznych, właśnie moim solowym Rob Gitarnik, Remi Miśkiewicz, Wyska i w dwóch projektach studyjnych. To jest mocno progresywno-rockowo-metalowy projekt z raperem, który nazywa się 911. I kolejny studyjny projekt, który nazywa się Simply Sound, jest z muzyką elektroniczną i z dziewczyną, która śpiewa do tego. To tyle o mnie. Miło was poznać. Tak, tak. Też będę edukował się niebawem w Akademii Realizacji Dźwięku w Jaworznie na kierunkach technik realizacji dźwięku studyjnego i scenicznego. Aczkolwiek mam już ogromne doświadczenie z racji wielu kursów i innych historii z tym związanym, ponieważ prócz grania na gitarze, muzykowania, realizacja dźwięku jest takim moim konikiem wyścigowym, że tak powiem. To tyle. Miło was poznać. Dobrze, także ja bym się chciała spytać takie pierwsze pytanie. Czy łatwo było wrócić do nauki po takim dużym, po takiej dużej przerwie, bo jednak studia i generalnie zaczęcie czegoś nowego jest wyzwaniem? Tutaj właściwie zaskoczeni, ponieważ to nie było nic nowego. Ja całe życie piosenki jakoś tworzyłem, nie byłem wokalistą. Zacząłem śpiewać, ponieważ sytuacja mnie zmusiła, nie mogłem znaleźć wokalisty, który by sprostał. W każdym razie, jeśli chodzi o studia, to jedyną barierą był język, bo ja to robiłem, jak tam zacząłem te zajęcia, to oczywiście nauczyłem się wielu rzeczy, ale nie było to aż tak trudne jak sam język i zrozumienie. Ja po wykładach, po 3 godzinach, to czułem się jak po 8 godzinach na budowie. Cały czas skupienie, co oni mówią. Próbowałem nagrywać, ale jak odtwarzałem, to było jeszcze gorzej, bo głos sali i tak dalej. Także dodatkowe zajęcia z angielskiego i tak jakoś tam poszło. No jeśli chodzi o mnie, to zdobywanie wiedzy uważam jak gdyby za taką powinność. Jeśli chcemy się rozwijać, to nigdy nie jest za późno, a wręcz trzeba. Dobrze, dziękujemy panom bardzo i właśnie chciałyśmy zaproponować, czy mogliby nam panowie zaśpiewać kolejną piosenkę. Ależ oczywiście. Przyjemnością wielką. Ale słuchajcie, ja myślę, że tutaj wszyscy w jakichś różnych sytuacjach lubią sobie pośpiewać, prawda? To jakbyście nas tak wsparli trochę w refrenie. Nie jest trudny. Myślę, że to będzie nam łatwiej i przyjemniej. Oksymoron i metafora. Ja jestem twój oksymoron, moją metaforą jesteś ty. A ta piosenka jest o tym, jak piękny może być świat.
Ja jestem oksymoron, moją metaforą jesteś ty. A ta piosenka jest o tym, jak piękny może być świat. W konarach starego drzewa buduje gniazdo ptak. To dobry znak. To nie jest metafora, to opis przyrody. Małego miasteczka ulicą idzie chłopak z dziewczyną, a w ich głowach rodzi się plan. To nie jest metafora, marzy się, gdy się kocha. I teraz, jak już znacie refren, to zapraszam. Ja jestem twój oksymoron, moją metaforą jesteś ty. A ta piosenka jest o tym, jak piękny może być świat. Bardzo ładnie, tylko za cicho. Ja jestem twój oksymoron, moją metaforą jesteś ty. A ta piosenka jest o tym, jak piękny może być świat. Szybko mijają lata i nie chcę zawrócić czas. Coś jednak po nas zostanie, choć kończy się dzień. To wcale nie jest metafora. Ja jestem twój oksymoron, moją metaforą jesteś ty. A ta piosenka jest o tym, jak piękny może być świat. Ja jestem twój oksymoron, moją metaforą jesteś ty. A ta piosenka jest o tym, jak piękny może być świat. A ta piosenka jest o tym, jak piękny może być świat. Ta piosenka jest o tym, jak piękny może być świat. Lat, imieniny. Oczywiście wiadomo, co się dzieje na imieninach wśród dorosłych. I pan akordeonista, który przygrywał, zajął się jedzeniem, a ja w tym czasie tam w tę paskę akordeon zacząłem naciskać całą godzinę, nagle patrzę, co się dzieje z akordeonem. To był pierwszy odruch. Później no, ten akordeon jakoś tak mi wtedy został, że poszedłem do szkoły. Wcześniej było przedszkole muzyczne, czuli, że mamy jakiś słuch muzyczny z siostrą i przedszkole muzyczne, potem pierwszego stopnia szkoła muzyczna. No i ten okres nastoletni to już było rozglądanie się za czymś, co było cool bardziej, czyli jakiś rockowy klimat. No wiadomo, ciągnęło na estradę, tak zwane parcie. No i później zespół rockowy. W Jarocinie też zagrałem raz. Jarocin to był festiwal rockowy dosyć duży był kiedyś, teraz to Woodstock po wsi Akademii. No i cały czas to się jakby rezygnowało, bo się składy rozkładały. I tak to z zespołami bywa. Ale potem znowu ciągnęło do lasu wilka.
muzyka i wraca się do muzyki. Zresztą wasz pan profesor coś o tym wie, to jest muzykowo. No i do Londynu jak przyjechałem, to najpierw tylko kupiłem sobie jakąś akustyczną gitarę, taką nie na drugą, żeby tylko mieć na czymś sobie pograć, pobrzdąkać i nie było czasu na, trzeba było stanąć na nogi. No a później zaczęło się, no, jakiś zespół coverowy, jakieś różne kombinacje. Z tym, że dużo się zmieniło, jak zacząłem śpiewać, bo już stwierdziłem, że mam dość szukania i zacznę. I dużo się zmienia i to idzie nam coraz lepiej. Prawdopodobnie. No jak pan się rozgadywał? U mnie to wyglądało bardzo podobnie. Zajawkę miałem już w przedszkolu, ponieważ w moim domu słuchało się dużo muzyki. Wtedy to były czerwone gitary, z Włoch przyszedł drugi ze swoją muzyką i tak dalej. Aczkolwiek taką poważną zajawkę miałem w szkole podstawowej, gdzie w zasadzie już w trzeciej klasy szkoły podstawowej dorwałem w końcu swój pierwszy instrument, radziecką gitarę, którą kupiłem za grube pieniądze, a na której się tak naprawdę nie dało grać. Ale jakoś tak postanowiłem, że nie odpuszczę. Chwilę potem udało mi się kupić inny instrument i w zasadzie w siódmej klasie szkoły podstawowej, a w jej końcówce w zasadzie, zacząłem grać w profesjonalnym coverbandzie jako młody chłopak, gdzie w szkole miałem straszne problemy z tego powodu, bo wiadomo było, że uczniowie podstawówki do 8 klasy nie wolno jest uczestniczyć w nocnych imprezach, a tak to się kończyło, jeśli chodzi o granie w coverbandach. No i tutaj w zasadzie moje życie się zaczęło i cały czas się toczy, cały czas z muzyką, czyli gitara, potem zaczęło się komponowanie, nagrywanie. Oczywiście z małą przerwą do wyjazdu, jeśli chodzi o wyjazd do Londynu, gdzie pojechałem pracować, nie grać, ale podążałem ciągle za własną legendą, także tak jest do tej pory. Dziękujemy. Jesteście panowie w trakcie trasy kaszubskiej. Skąd wziął się pomysł na trasę tutaj po naszych okolicach? Ja co roku, znaczy ostatnie dwa lata, zaproszony jestem przez poetkę, która mieszka za Londynem, a się przyjaźnimy i kilka piosenek napisałem do jej tekstów. Jestem zapraszany na spotkania teatralne do Wilna na Litwie. I tam w tym roku był Rafał Płotka, dyrektor Domu Kultury w Luzinie. Dałem mu płytę i miesiąc później chyba do mnie zadzwonił. Czekajcie, chyba mam płytę. Miesiąc później zadzwonił do mnie, że tam słyszy też jakieś skrzypce, jakiś fortepian, perkusję. Czy nie chciałbym tego zrealizować, bo jak on mnie słyszał, to tak jak dzisiaj, nawet nie, bo byłem sam, bez wsparcia Roberta, więc nie wiedział, co tam się dzieje na tej płycie. Jak usłyszał, a ja mówię, zgadzam się. No i cóż, wczoraj graliśmy z zespołem 7-osobowym. Teraz już mamy następne koncerty w składzie w duecie, bo słuchajcie, no koszty też, nie zawsze są pieniążki na cały zespół. No i skończymy trasę, to krótka trasa jest, ale skończymy ją na Kujawach, to są moje strony z kolei, tam zagramy dwa koncerty i potem przerwa, ale w Częstochowie. No w marcu gramy, jest fantastyczny klub, który nazywa się La Gondola. I tam zamykamy miesiąc marzec, a potem dalej. La Gondola, włoska restauracja, więc coś włoskiego musimy przygotować. Dziękujemy bardzo. To piosenka, poprosimy o piosenkę. Czy ktoś jest na sali, kto zna dobrze angielski? Proszę o opuszczenie sali, bo będę śpiewał po angielsku, a nie znoszę krytyki. Tak, słuchajcie, taka piosenka, właściwie to bardziej sukienka była w polskiej wersji, ale ponieważ dress to tak nie pasuje, nie brzmi. Więc przetłumaczone zostało to jako jacket, a w skrócie. Powiesiłem w szafie twoją sukienkę, wszystkie moje ubrania chcą być blisko niej. Takie jest przesłanie tej piosenki.
Blood in my veins like expectation. It's pulsing and flowing towards you. There's nothing better than your arms. Powstała dosyć długo, kilka lat. Piosenki się. Słuchajcie, proces pisania piosenek, przynajmniej dla mnie, nie jest trudny, w sensie czasochłonny tak bardzo. Czasami to jest 15 minut, czasami tydzień, jak coś, czegoś tam nie można wymyślić fajnego w refrenie czy tak zwanym bridge'u pomiędzy coś, to czasami jest blokada, ale generalnie to jest łatwy proces. Natomiast produkcja, to on opowie trochę o tym, to jest ból, bo każdy dźwięk, ja na tej płycie robiłem każde uderzenie perkusji, stopa, werbel, hi-hat, wszystkie, każde uderzenie klawisza. Pomogło mi kilka osób, jedna osoba zagrała na skrzypcach, na harmonijce kolega zagrał i ktoś na fortepianie zagrał. O, to jest ciekawostka, zagrał kolega mój ze studiów, Belk, który prywatnie był nauczycielem fortepianu Króla Belgów. Byli kumplami po prostu. No, ale to taki epizod. On na weekend zjeżdżał do Belgii, bo miał lekcję. A jeśli chodzi o produkcję, to pomógł mi Słowak, przyjaciel, który była cała gotowa, tylko ona była takiej wersji, jak to się mówi, demo. Wszystko było zaaranżowane, no można byłoby to wypuścić, ale on zrobił z tego dopiero brzmienie. Tutaj Robert może coś powiedzieć na ten temat. No mogę tylko powiedzieć na bazie własnego doświadczenia i pracy moich w studio, ale słuchajcie, średnio licząc proces od samego pomysłu, czyli piosenki zaaranżowanej na przykład na gitarę czy na piano z linią melodyczną i z wokalem, to tak jak Remi wspomniał, to jest krótki proces, a zrobienie z tego piosenki do wersji radiowej na przykład, czy takiej, którą chcielibyśmy opublikować w streamingu właśnie, czy wysłać do radia, nagrać teledysk i wrzucić na YouTube'a, to jest średnio 100 godzin pracy. 100 godzin pracy, jeśli chodzi o nagrania, aranżację już taką finalną, plus minus mówię, bo czasami to trwa więcej. Także no tak to wygląda. I to jest najdłuższy proces w sumie. Jak jest efekt, to tych godzin się nie pamięta spędzonych po nocach. Dziękujemy bardzo i poprosimy o kolejną piosenkę. Piosenka, no w ogóle my generalnie smucimy, tylko proszę nie ziewajcie. Repertuar jest, ja żartuję oczywiście, baladowy w większości, bo też łatwiej z jedną gitarą czy dwiema akustycznymi taki grać. Poza tym są to teksty poetyckie, tu jest przykład Maria Duszka z Sieradza. Jej partner prowadzi radio internetowe, taką audycję pod wielkim dachem nieba. I zajechałem na wywiad tam, ona mi dała swój tomik, więc powstało kilka piosenek, z czego jedna była w Sanremo na tym festiwalu i tam troszkę namieszała, że tak powiem. A teraz zaśpiewamy Jesień. Jesień tonie w deszczu i mgle,
Nie opuszczasz moich myśli, łagodnie tonę w twoich oczach, w twoich dłoniach, gdy jesień tonie w deszczu i mgle. Ktoś powiedział, że nie można być zrozpaczonym, gdy się patrzy w niebo. Ja przez cały czas obserwuję chmury, gdy jesień tonie w deszczu i mgle. Czuję się bezbronny ze swoją miłością. Drzewa, to co pozostało nam z raju. Przychodzi miłość i robi, co chce. Jak śmierć przychodzi i znika. Tęsknię, kiedy ty tak spokojnie czytasz książkę na balkonie, a jesień tonie w deszczu i mgle. Czuję się bezbronny ze swoją miłością. Drzewa, to co pozostało nam z raju. I co razem? La 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 la. Łagodnie tonę w twoich oczach, w twoich dłoniach. Jesień tonie w deszczu. Dziękujemy bardzo. Może nasza szanowna publiczność ma jakieś pytania do panów muzyków? Długo jeszcze? Na razie nikt nie jest chętny. Mam nadzieję, że do końca jeszcze. Tak, proszę. Jacy są Państwa ulubieni wykonawcy? I czy to są na przykład Panów idole? Tak, 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 mamy to gdzieś. Ja, stare pokolenie, The Beatles. Jakoś tak kiedyś, dawno temu i zostało do dzisiaj, bo oni mieli dwa okresy twórczości. Do 65 roku, kiedy grali koncerty, i po 65, gdzie w ogóle nie grali koncertów, tylko w studiu robili muzykę. Ta muzyka była bardziej wysublimowana, odkrywcza, oni właściwie wywrócili cały świat muzyki pop do góry nogami. A następny taki mocny to był Bob Dylan. Z kolei ten taki jego śpiew nie był ani wokalistą, ani jest jeszcze, przecież żyje, ani gitarzystą, ale nie tyle teksty, bo ich nie rozumiałem przecież, wtedy jeszcze z angielskiego to tylko I love you, może jeszcze ze dwa słowa, ale coś takiego było w tym. Po drodze, jak że mówiłem, że grałem w kapelach rockowych, U2 bardzo silny, wywarła na mnie wpływ. No była taka kapela The Cure, mówię o starociach, ale no, Tak to jest. Z dzisiejszych to muszę wam przyznać, że Billie Eilish bardzo mnie urzekła. Jej śpiew, a jej brat Finneas, tak bodajże. No, jej brat zrobił w domu, w sypialni płytę, która została Grammy, więc oddaję głos Robertowi. Powiedzcie jeszcze, ile mamy czasu, bo się rozgadujemy, a... Jeszcze jedną lekcję. U mnie to spektrum jest bardzo szerokie i tutaj jak gdyby to jest też podzielone na kilka etapów, bo pierwszy z nich to jest na pewno gitara i wtedy, kiedy wszyscy słuchali Santany, ja słuchałem Diego Van Halena, Joe Satrianiego, Stevie'ego Vai'a, czyli
gitarzystów nowego nurtu, jak gdyby. Także tutaj wszystko, co było związane z muzyką gitarową, ale tak jak Remi wspomniał, lubię Billy, lubię Coldplay, no całe mnóstwo zespołów, które grają dobrą muzykę. Generalnie słucham wszystkiego, co jest dobre, staram się przynajmniej. Jak to robić? Często wysyłamy, czasami tak na zasadzie, że my przecież tam się nie dostaniemy. Koleżanka mi przysłała link do strony San Remo we Włoszech. To był kiedyś bardzo słynny festiwal, dzisiaj trochę niszowy, ale cały czas się odbywa i no, z racji tej, że już nie jestem nastolatkiem, załapałem się na tak zwany San Remo Senior. Ale tam, żeby być seniorem, trzeba przekroczyć 34 rok życia, więc nie pytajcie mnie, ile mam lat. W każdym razie znalazłem, to wam się przyznam, w spamie odpowiedź. Po prostu w śmieciach e-mailowych szukałem czegoś zupełnie innego, patrzcie, co to jest. Zostało mi tydzień, żeby pozbierać wszystkie dokumenty, wypełnić wszystkie aplikacje. Trzeba było wysłać. Nie, piosenkę wysłałem wcześniej i właśnie na podstawie tej piosenki mnie przyjęto. Mogłem zmienić piosenkę, wysłać trzeba było też podkład, bo tam było, można było tylko z gitarą, ale ja chciałem, żeby to było z całym aranżem. Do tego jeszcze byłem z gitarą. No i cóż, byłem półfinał, z 60 osób odpadło 30, po czym w kilku kategoriach. Ja byłem w kategorii piszących i śpiewających, bo tam byli też tacy, którzy nie piszą piosenek, tylko wykonują. Trzecie miejsce dostałem, zadowolony, wróciłem i teraz wykorzystuję to trochę. Chwalę się. Robert nie był ze mną w San Remo, ale może w przyszłym roku. No, gratulacje za takie osiągnięcie. W takim razie poprosimy jeszcze piosenkę. Może ten San Remo właśnie. Dobrze, to pozostając w klimacie, opowiem wam, że klimat piękny. Listopad, początek listopada, a tam był maj. Cieplutko, 25 stopni. Mieszka w deszczowym Londynie, ten kontrast jest zabijający po prostu. No to tu już się nie wymigacie, kochani. Refren jest prosty. Kamienieje. Ok? Śpiewamy? Nie słyszę jakoś aplauzu. Nie ma już tych drzew wokół mego domu. Ooh, 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 ooh.
myśli o tobie i spokojnie śnić. To coraz rzadziej płaczę, coraz rzadziej się śmieję i kamienieje. W mniejszej grupie żeśmy już o tym rozmawiali, ale ja powtórzę mój przykład. Grałem w zespole i wokalista za nie mógł, musiałem go zastąpić. Śpiewałem w chórkach jakieś ułała, ale nie byłem wokalistą, więc ryzykowałem. Publiczność w klubie studenckim stopniowo, z minuty na minutę coraz bardziej ziewała i część wyszła, połowa już wyszła. Po całym koncercie po prostu załamany. Uwierzcie mi, miałem 27 lat, na następne 27 lat nie brałem się za mikrofon, nie śpiewałem. Co jest, uważam, błędem strasznym, bo trzeba było po prostu wziąć się i próbować dalej i to miałoby wtedy sens. No ale cóż, po latach, z racji tej, że nie mogłem znaleźć wokalisty, zacząłem śpiewać sam. Potem z kolei ta edukacja, która uważałem całe życie prawie dorosłe, że nie potrzebuję, że kiedyś można było się nauczyć w klubie grać, na ulicy, gdziekolwiek, na festiwalach. Teraz z YouTube'a przecież można. Jeśli się chce. Uważam, że dobrze mieć świadectwo, dobrze mieć jakiś tak zwany papier w szufladzie. On się może przydać, nie musi, ale czujesz się komfortowo, czujesz się pewnie i nigdy się nie poddawać, bo alternatywy nie ma. Nikt nie będzie was żałował. To jest sprawdzone. Oddaję Robertowi, który ma też swoje doświadczenia. U mnie, jeśli chodzi o śpiewanie jako takie, sytuacja wyglądała podobnie, z racji tego, że tak jak już wcześniej wspominałem, grałem w coverbandach, więc jak gdyby to wynikało samo przez się, że śpiewałem też utwory innych artystów, ale nigdy nie miałem takiej śmiałości, nigdy wcześniej, żeby wyjść i samemu zaśpiewać swoje piosenki. I tak też nagrałem dwie płyty, które zostały wydane, ale z udziałem różnych wokalistów i wokalistek. Dopiero w 2015 roku, w zasadzie przełom 14-15, zdecydowałem się, żeby nagrać swój pierwszy singiel. Miał on tytuł Uwierz w siebie.
pierwszy utwór, od którego zacząłem. Oczywiście musiałem się też mocno przygotować do tego, bo wiadomo, jeśli ktoś jest naturszczykiem i śpiewa sobie lub podśpiewuje gdzieś tam w coverbandzie, potrafi w mniejszym lub większym stopniu kopiować cudze piosenki, okej, to jest fajne. Jednym się spodoba, innym być może mniej, ale kiedy staje się przed faktem zaprezentowania światu własnej twórczości i własnej interpretacji swojej piosenki, no to tutaj już się mocno zmienia. I tutaj wyszły też moje braki wokalne, gdzie musiałem strasznie dużo ćwiczyć. Linie melodyczne, które sam wymyślałem, grać później z gitarą, wszystkie dźwięki, żeby siedziały na miejscu. Ale potem, kiedy to zrobiłem, to mi się tak straszliwie spodobało, że nie widziałem już innej drogi dla siebie. Tylko po prostu podążać tą, którą idę. I tak jak mówię, oprócz tego, że mam swój projekt, mogę się też realizować z Remim i z wieloma innymi osobami. Róbcie to, co kochacie. Sukces przyjdzie. Wcześniej czy później. Sam. Dziękuję. Remi, ważną rzecz powiedzieć, trzeba chcieć. Tak, oczywiście, to jest... Ja tutaj jeszcze wspomnę o autorach tekstów, bo z tej płyty jedna piosenka jest moim tekstem i jestem im bardzo wdzięczny, bo też pozwalają mi demolować ich wiersze. Nie zawsze, czasami jest w całości wzięty jak jest, ale często zmieniam i oni jakoś tam się godzą, kompromisy osiągamy. Czasami jest tak, że są trzy króciutkie wiersze i ja z tego robię jedną piosenkę.